wielu latach spokoju. Nagle szyby zadrżały, bloki zaczęły się chwiać, ze sklepu zaczęła znikać wódka i wóżdy, a na ulicę wypełzła gruzilla. Głodna gruzilla, którą trzeba nakarmić. Gruzilową wodzionką. No więc może się przywitamy na sam początek. Cześć, z tej strony Ruda. Zapraszam was do kolejnego odcinka Planszówek z Muffinem. Dziękujemy wydawnictwu Sharp Games za udostępnienie nam gry do recenzji. Gruzilla jest to gra dla od 2 do 6 graczy. Gramy od 5 do 35 minut i zalecamy człowiekom, które ukończyły 12 rok życia. Ponieważ niektóre opisy są takie bardzo malownicze i w ogóle tak. To powinno być od 16. 12 plus! 12 plus jest okej. Baaaś! A co mamy jeszcze wykonanie Gruzilli? Może mamy w pudełku, wiesz, tylko karty i żetony. Karty są świetnie wykonane. Sztywne, śliskie dość, żeby... Myślę, że są nawet odporne na jakieś... Na trunki wysokoprocentowe. Potopy miałaś na myśli. Na wodzionkę. A co myślisz o grafikach? Nie moje, ty. A mi się bardzo podobają. Generalnie takie, takie toporne troszkę jak dla mnie. No, one klimat utrzymują, no. Klimat utrzymują, mam śląski klimat i jest śląski klimat zachowany, nie wiem o co ci chodzi. Interakcja jest dość spora, ponieważ można sobie robić bardzo dużo kuku, można kraść, można utrudniać innym życie, generalnie uprzykrzać zbieranie składników. Do wodzionki gruzilowej! Do wodzionki. W talii mamy 5 kart kolegów. Tak, ale... Żeby nie było nam zbyt łatwo, kolegów mamy mniej, o jednego mniej niż graczy. Koledzy to są takie trochę jokery, więc fajnie mieć kolegę. Który zastępuje dowolny składnik, jakkolwiek to brzmi. Do naszej gruzinowej wodzionki. Jest to takie wspaniałe słowo, wodzionka. Jak to w grach karcianych, dociągamy karty z naszego gruzilowego stosu, więc no, jest dosyć losowo. Możemy sobie jakoś tam pokładać, czy zbieramy ten kolor, czy tamten kolor, no ale w dalszym ciągu jest to dosyć randomowe, prawda Baś? Bardzo. Szczególnie, że mamy 5-6 kolorów kart różnych? Pięć kart, moja droga, 5. Liczyć nie potrafisz, nie chodziłeś do szkoły podstawowej do 6, to ja nie wiem. Kiedy to było? Matematyka taka trudna. Jeżeli chodzi o czas rozgrywki, właściwie to tak od 5 do 30 minut. Rzeczywiście w tyle się zamykamy w zależności od tego, ilu graczy gra i jak bardzo sobie uprzykrzają życie, bo jeżeli cały czas jak sobie... bardzo znają karty. Tak, bo im więcej w to grasz, tym bardziej znasz karty, im bardziej znasz karty, tym szybciej dokonujesz i w ogóle wszystko z decyzjami, tak? Tak. Tak. Więc idzie szybciej. Tak. Nam idzie szybko? No powiedzmy. Powiedzmy, że idzie szybko. Regrywalność, Baś. Myślę, że to jest fajna gra imprezowa. Taką, no, którą można wyciągnąć się pośmiać, bo trzeba zbierać wóżty, trzeba zbierać browary, gruz, węgiel. Oprócz oczywistych plusów, którymi są wykonanie, trudność, a właściwie to łatwość i to, że naprawdę często wracamy do gruzilli, no niestety mamy pewne zastrzeżenia. Po pierwsze jest, no to tak, te żetony. Troszkę są za małe i bardzo podatne na zagubienia. I na to, żeby kot je ukradły. Mogą wypaść łatwo z pudełka. I to nie będzie gruzilowej wodzonki, bo nie będzie żetonu. Po prostu ale składników. Nie będziesz czego zrobić. No co wtedy? Gruzilla będzie głodna i przyjdzie odgryźć głowę. W muffinowej skali ocen gruzilla otrzymuje od nas 4 muffiny. Za przystępność, za łatwość, za to, że jest śląska. Patriotycznie podchodzimy do sprawy. Myślę, że jeżeli lubicie takie klimaty, to jest gra dla was. Na każdej imprezie myślę, że znajdzie miejsce na waszych stolikach. No to co? Żegnamy się. Po śląsku? Nie umiem. Potrafię. Ja też nie. Odmeldowuje się Ruda. I Basi. Cześć.